Przygotowanie tureckiej pizzy rozpoczynam od rozdrobnienia warzyw na takie kawałki, aby dobrze się blendowały. Do blendera wrzucam paprykę zieloną, paprykę czerwoną, cebulę, domowy przecier pomidorowy oraz pietruszkę. Wszystko to miksuję na jednolitą masę. Zamiast przecieru pomidorowego można dodać dwa pomidory bez skórki. Następnie dodaję koncentrat pomidorowy, paprykę w proszku, oregano, tymianek, kminek, pieprz i na sam koniec sól. Całość blenduję jeszcze przez chwilę, aby przyprawy się wymieszały. Do mięsa dodaję oliwę z oliwek oraz zmiksowane warzywa. Całość mieszam łyżką, a następnie dokładnie wyrabiam ręcznie. Masę przelewam na patelnię i smażę na małym ogniu przez około 12 minut. Na placek tortilli nakładam cienką warstwę farszu. Wstawiam do nagrzanego piekarnika do 200 stopni na około 2-3 minuty. Po tym czasie pizza jest gotowa. Najlepiej smakuje z dodatkiem pomidora, ogórka i sałaty. Można polać też ulubionym sosem lub ketchupem. Pizza taka jest bardzo krucha, aromatyczna i szybka do zrobienia. Oczywiście turecka pizza lepiej smakuje, jeżeli ciasto zrobimy od podstaw. Jednak jest to świetna alternatywa.